Szanowny Boże, witam serdecznie ponownie w studio pana Roberta Winnickiego, który reprezentuje Radę Decyzyjną Ruchu Narodowego. Szczęść Boże. Witamy serdecznie. Ostatnie dni kampanii wyborczej, jakby ją pan podsumował, nie udało się osiągnąć, co udało się osiągnąć waszemu ruchowi narodowemu? No, ta kampania wyborcza była dla nas o tyle ważna, że pierwszy raz startowaliśmy jako... Coś nowego dla przygniatającej większości działaczy ruchu, bo ruch jest złożony w 90% z ludzi poniżej 30, którzy doświadczenia politycznego, kampanijnego wcześniej nie posiadali. Pod tym względem jest to ogromny zasób doświadczenia i ogromny też sprawdzian takiej sprawności organizacyjnej dla całego ruchu. I pod tym względem, jeszcze przed końcówką tej kampanii, mogę powiedzieć, że jestem z niej zadowolony. To znaczy, chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym działaczom i strukturom w całym kraju, bo naprawdę stanęli na wysokości zadania. W tym pierwszym boju naprawdę pod względem i zbiórki podpisów, rejestracji kandydatów i jeśli chodzi o to, co się dzieje teraz w kampanii, naprawdę bardzo ładnie struktury... Czyli udało się wam zaistnieć. Zaistnieć i zapracować. Media. To jest jedna rzecz dotycząca tej kampanii. Druga rzecz... No to ta kampania jest specyficzna, ponieważ jest 9 komitetów ogólnopolskich, z czego 8 jest partyjnych i my jedynie jako startujemy jako komitet wyborczy wyborców, a nie partia. To jest jeden z pretekstów do tego, żeby przez media mainstreamowe, media lewicowo-liberalne, ale i część prawicowych... Czyli nie jesteście brani pod uwagę jak gdyby w tych reklamach. Dokładnie tak. Od początku na przykład bardzo często nie jesteśmy badani w sondażach, bo jest sondaż preferencji partyjnych. A co jest szczególnie skandaliczne, dochodzi do tego, że media publiczne mające obowiązek relacjonować kampanię wyborczą wszystkich ogólnopolskich komitetów bardzo często pomijają. Na przykład dzisiaj odbywa się debata w Polskim Radiu Gdańsk, w którym jest 8 komitetów na 9 ogólnopolskich i prezes Polskiego Radia Gdańsk wprost powiedział, nie będzie na nie ruchu narodowego. 8 tak, 9 nie, wy nie. Bo dlaczego? Bo taka jest moja wola. I to są media publiczne. Spotykamy się z tym bardzo często, że nie są relacjonowane nasze wydarzenia, nie są wszystko na bieżąco. Tutaj chwała redakcji prawego.pl, bo jako właśnie jeden z niewielu mediów, tak, pokazuje rzetelnie całą staramy kampanię. Staramy się te wszystkie środowiska prawicowe zapraszać. Tak jest. To jest drugi element tej kampanii. Trzeci element tej kampanii, który obserwujemy, to oczywiście po ostatnim Marszu Niepodległości, kiedy spłynęła tęcza i tutaj salon, przede wszystkim warszawski, zawył oburzeniem, kiedy na przykład moje słowa, że nie inspirowałem podpalenia, a też nie będę płakał po tęczy, sprawiły taki ogromny wrzask. No, zostaliśmy właśnie programowo wyciszeni i w związku z tym, że jest taki eurosceptyczny, silny trend w polskim społeczeństwie, no, zaczęła być pompowana nowa prawica i Korwin-Mikke ze swoimi tam ekstrawagancjami, prawda? I to też obserwujemy w ciągu ostatniego miesiąca, że media bojkotują nasze konferencje, natomiast no, tłumnie przychodzą każde, że tak powiem, machnięcie ręką Korwina-Mikke. To jest też jak gdyby nauczka i pewne pokazanie, jak można również za pomocą pewnych sondaży tak pompować, obniżać, podwyższać tak i grać tym. Jak powiedziałem, dla nas w przeciwieństwie do takich ugrupowań politycznych jak Ziobro czy właśnie Polska Razem Jarosława Gowina, poniekąd Korwin-Mikke, dla nas wybory to jest zaledwie wisienka na torcie, tak, działalności społecznej, całorocznej. Więc traktujemy tą kampanię jako coś ważnego i bijemy się do samego końca jak najlepszy wynik. Ja sądzę, że przy niskiej frekwencji cały czas ten wynik biorący jest prawdopodobny dla ruchu narodowego. Natomiast dla nas historia nie kulminuje w 25 maja. Tak? Potem... Czyli to jak gdyby taki jest przygotowanie się do innych wyborów samorządowych. My zaczęliśmy ten marsz również nie tylko społeczny, ale i polityczny i będziemy ten marsz kontynuować. Natomiast nie możemy zapominać o tej bazie, tej postawie, jaką jest działalność społeczna. Ta działalność, która się objawia w tym, że... O, i to jest też zysk tej kampanii wyborczej. Nasze struktury. Ja startuję z okręgu Małopolsko-Świętokrzyskiego i objechałem wszystkie powiaty w tym regionie i już po tej kampanii będziemy mieli jakieś 6-7 nowych struktur powiatowych. I to dla nas jest olbrzymi zysk, tak? W sensie budowa sieci regionalnej, gdzie ludzie pracują właśnie tam w swoich społecznościach u dołu.
Czyli to jakąś poszerzacie tę swoją strukturę. Oczywiście. W debacie telewizyjnej odnosiło się wrażenie, że aż 4 komitety są eurosceptyczne. Czyli PiS, Solidarna Polska, Korwin-Mikke i Ruch Narodowy. Mhm. Czy można, możecie to potraktować, czy uważacie, że to jest zagrożenie dla was, czy cieszycie się z tego powodu, że te komitety powiedzmy tutaj starają się uplasować po tej stronie prawej jako eurosceptyczne? Znaczy, jeśli chodzi o Solidarną Polskę pana Zbigniewa Ziobro, no to wiadomo, Zbigniew Ziobro, tak jak i większość PiSu, głosował za traktatem lizbońskim, co jest taką podstawową miarą eurosceptycyzmu i euro właśnie federalizmu. Ale to nawet nie jest istotne z tego punktu widzenia, że wczoraj Zbigniew Ziobro ogłosił, że Solidarna Polska chce startować przy wyborach razem z PiS-em w jednym bloku wyborczym, w jednej koalicji, chce startować z list PiS-u, coś takiego wczoraj zostało ogłoszone. Co to oznacza? Oznacza to jawną i wprost wyrażoną abdykację z samodzielności politycznej przez Zbigniewa Ziobrę. To znaczy Zbigniew Ziobro nie wprost skierował ten sam sygnał, nie warto na nas głosować, nie warto na nas głosować, bo i tak głosujcie na... Po co głosować w tej chwili na Solidarną Polskę, skoro i tak znajdzie się w PiS-ie? No to jest jak gdyby głosowanie na mniejszą, gorszą wersję PiS-u po wczorajszej decyzji Zbigniewa Ziobry. Czyli zdecydowali, że pójdą na listę w przyszłych, tak, on zaapelował. Parlamentarny. W parlament on zaapelował, że w przyszłości, żeby iść w listach PiS-u. No to jest głosowanie de facto na PiS. W tej kampanii wyborczej są dwie główne linie podziałów. Ta linia podziału jest na obecny establishment polityczny prezentowany w Sejmie. Czyli ten establishment, który popiera Lizbonę, bo naprawdę, no umówmy się, Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście czasami mówi tak jak eurosceptycy, takim językiem, jest retorycznie narodowe czy niepodległościowe, a w praktyce nie ma różnicy, czy w sprawie euro Lewica mówi, że już teraz wprowadzać euro, czy Platforma mówi jak najszybciej, czy PiS mówi jeszcze nie teraz. To jest to samo stanowisko, tylko rozciągnięte w czasie, tylko wyrażające tam różny dystans czasowy, bo tak jest zapotrzebowanie społeczne. To jest, czyli linia podziału jest na rzeczywistych zwolenników Federacji Unijnej. Wczoraj pan Dawid Jackiewicz wypowiadał się przeciwko Armii Unijnej, ale pan Jarosław Kaczyński, lider jego partii, jest za Armią Unijną, co wielokrotnie o tym mówił. Czyli można powiedzieć, że tam są też rozbieżności. Są rozbieżności na przykład w Polsce Razem, gdzie Paweł Kowal wczoraj mówi, że euro to wprowadzić, ale za jakiś czas, nie wiadomo kiedy to będzie korzystne. Wcześniej rano Migalski mówił w radiu, że nie euro to tam w 2200 i w ogóle nie wprowadzać euro, a dzień wcześniej w Olsztynie ich reprezentant mówił o tym, że euro tak trzeba wprowadzić jak najszybciej w interesie polskich przedsiębiorców. No to właśnie pokazuje tak ten udawany eurosceptycyzm niektórych komitetów. I drugi podział jaki jest, bo to mówimy na tych, którzy są zwolennikami federalnej Europy i na tych zwolenników Europy Ojczyzn, czy Europy Suwerennych Państw. I tutaj są tylko dwa komitety. Jest Ruch Narodowy i KNP z bardzo pryncypialnym, suwerennym stanowiskiem. Przy czym tu jest druga linia podziału. Ruch Narodowy mówi, że kapitał ma narodowość, że polska własność w polskich rękach, jest przeciwny prywatyzacji lasów państwowych, jest przeciwny wyprzedaży gruntów w ręce obcego kapitału. Jesteśmy zwolennikami tezy profesora Witolda Kierzuna, że to, co obserwujemy, to jest neokolonializm. KNP mówi, rób ta, co chce ta, tak? Nie ma znaczenia, czy w czyich rękach to wszystko będzie. Liczy się dla nich utopia liberalna, tak? Bo to jest równie utopijne, co socjalizm, co oni głoszą w sferze gospodarki, tylko że o innym wektorze. Janusz Korwin-Mikke w sondażach przekracza próg wyborczy. Myślę, że jego partia wejdzie do Europarlamentu. No wy macie słabe notowania. Jak to pan skomentuje? O ile nas uwzględniają w tych sondażach, bo jak powiedziałem, wiele sondażowni robi badania preferencji partyjnych i robią to od miesięcy, wobec czego KWW Ruch Narodowy nie jest uwzględniany. Jak ja to skomentuję? Korwin-Mikke miał już wielokrotnie dobre sondaże przed wyborami, poprzednimi swoimi w historii, więc nie jest to nic dziwnego. On specyficzny typ kampanii prowadzi, obliczone na szokowanie, niestety szokowanie również opowiadaniem rzeczy złych po prostu, rzeczy niegodnych, o kobietach, o niepełnosprawnych, rzeczy, które są po prostu obraźliwe i nie powinny mieć miejsca. Natomiast trzeba sobie powiedzieć jasno, że też dostał taką promocję w tej kampanii wyborczej ze strony mediów mainstreamowych, to jest bardzo jasno widoczne.
To, że Korwin ma wysokie sondaże, nie bardzo nas przejmuje, bo jak powiedziałem, on często miewa takie zwyżki sondażowe i to niczym się nie przekłada. Natomiast problem jest też inny. Nawet jeśli by się Korwin dostał do tego Europarlamentu, to on przez 25 lat nie zajmował się budowaniem, kto to jest polityk sensu stricto. To jest ten, kto zmienia rzeczywistość społeczną przez budowanie, organizowanie narodu. Tak jak mówił Dmowski, zorganizowany należycie naród jest potęgą, której nic przeciwstawić się nie zdoła. Korwin zajmuje się błyszczeniem i celebrytowaniem, nie zajmuje się organizacją siły narodowej. W tym względzie, nawet gdyby dostał się do parlamentu, no jego działalność będzie głośna, ale w gruncie rzeczy jałowa. Niewiele wniesie tam... Niewiele, może poza pewną dozą ekscytacji części widowni to wniesie niewiele. Natomiast tak jak powiedziałem, to, że ma chwilowo wysokie sondaże, to moim zdaniem jest taki jego stała tendencja, która zresztą niedługo, a prawdopodobnie jeszcze w 25 maja zostanie zweryfikowana. Mówił pan, że Ruch Narodowy to głos młodego pokolenia. Mhm. Czy to nie jest za mało? Czy no właśnie, jak... Oczywiście, że to jest za mało, żeby wygrać wybory. Oczywiście, że chociażby to pokolenie nieobecne w internecie, tak, czy słabo obecne w internecie, średnie i starsze pokolenie, cały czas decyduje o tym, jakie są wyniki wyborów. Oczywiście staramy się dotrzeć do tego starszego pokolenia na najróżniejsze sposoby. Stąd między innymi zaproponowaliśmy spot, odpaliliśmy spot pod tytułem Zabierz babcię na wybory, tak, którą nagrałem z własną babcią. Po to, żeby pokazać, że Ruch Narodowy jako siła głównie młodego pokolenia, ale chce łączyć pokolenia. Znaczy my uważamy, że ta radykalna zmiana, o której mówimy w kampanii, nie odbędzie się w Polsce bez siły i energii młodego pokolenia, ale to nie może być tak, że nie zrobią tej zmiany wyłącznie dwudziestoparolatkowie. To jest nie do zrobienia. Bez tej energii się to nie obejdzie, ale bez też wprzęgnięcia w to dzieło dużo szerszej puli ludzi też to nie zostanie zrealizowane. My te wybory również traktujemy jako takie miejsce, w którym łowimy również szereg osób sensownych, zarzucamy szeroko sieci i łowimy do naszych struktur, do działalności, do takiej twardej, upartej, mozolnej działalności narodowej, która będzie w następnych latach procentowała, szereg osób również w średnim i starszym wieku. Życzymy, żebyście weszli do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli nie wejdziecie, to co stanie się z Ruchem Narodowym? Stanie się to, że czeka nas cały czas mnóstwo pracy. Już w lipcu tego roku planujemy chociażby pielgrzymkę od grobu Bolesława Chrobrego do grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie. Planujemy wiele wydarzeń regionalnych i ogólnopolskich. Przed nami budowa struktur Ruchu Narodowego stricte, czyli pozostawiając ten model federacyjny, będziemy również budowali struktury w całym kraju. Można będzie się zapisywać po prostu do Ruchu Narodowego, niekoniecznie do poszczególnych organizacji, jak to w tej chwili ma miejsce. Także przed nami ogrom roboty organizatorskiej i tej pracy. I mówię bez cienia wątpliwości. Przyszłość należy do nas. Chodzi tylko o to, żeby to była przyszłość jak najszybsza, dlatego że Polska potrzebuje rzeczywiście tej radykalnej zmiany, o której mówimy w kampanii wyborczej. Życzymy sukcesów na tym polu działalności politycznej i społecznej. Moim Państwa gościem był Robert Wilnicki, członek Rady Decyzyjnej Ruchu Narodowego. Dziękuję. Szczęść Boże. Szczęść Boże.